Punkt S o współrzędnych minus 4,9 jest środkiem odcinka AB o końcach A 5 i minus 3 i końcu B, którego współrzędnych nie znamy. Wyznacz współrzędny punktu B. Nie znamy współrzędnych, więc sobie oznaczmy jako XB i YB. Zacznijmy od podpisania pozostałych współrzędnych. Tu mamy pierwszą współrzędną x-ową, druga jest y-kowa. Punkt nazywał się S, więc dopiszmy indeksy S. Tutaj mamy x i y, punkt nazywał się A, dopiszmy indeksy A. Wykorzystamy wzór na współrzędne środka odcinka o końcach w punkcie A i B. Wzór wygląda następująco. Środek odcinka ma dwie współrzędne, x-ową i y-kową. Więc po stronie współrzędnej x-owej będziemy do siebie dodawać współrzędne x-owe punktu A i B. Więc dodajmy indeks A i B. I dzielimy na 2. Po stronie współrzędnej y-owej będziemy do siebie dodawać współrzędne y-owe. Czyli dodajmy y plus y. Mamy końce A i B, czyli jest współrzędna A i B. Podstawmy teraz to, co mamy dane, czyli współrzędne punktu S wynoszą. Za XA wstawiamy 5. XB nie znamy, więc zostawiamy. Za YA wstawiamy minus 3. YB nie znamy, więc zostawiamy. Pierwsza współrzędna to jest współrzędna x-owa. Punkt nazywa się S, czyli to jest nasze xs. Druga współrzędna to jest współrzędna y-owa. Punkt nazywał się S, czyli dodajemy indeks S. Widzimy więc, że współrzędna x-owa punktu S wyraża się takim wyrażeniem, a jednocześnie współrzędna x-owa punktu S wynosi minus 4. Utwórzmy więc z tego równanie, czyli 5 plus xb przez 2 to musi być to samo, co minus 4. W takim równaniu mamy jedną niewiadomą xb, więc spokojnie możemy ją wyliczyć. Więc mnożymy obustronnie przez 2. Dostaniemy 5 plus xb równa się minus 4 razy 2 to jest minus 8. I piątkę przenieśmy na prawą stronę, czyli dostaniemy xb, to jest minus 13. Teraz drugie współrzędne punktu S przyrównajmy do siebie. Wiemy, że ys wynosi tyle, więc to przepiszmy. A jednocześnie wiemy, że ys wynosi 9. Mnożymy obustronnie przez 2. Dostaniemy minus 3 plus yb. Równa się 18. Minus trójkę przenieśmy na prawą stronę. Dostaniemy yb. Równa się 21. Czyli punkt B ma współrzędne. Xb wynosił minus 13, a yb 21.